Debata jedynki. Witam serdecznie. Dokładnie przed tygodniem Gazeta Wyborcza napisała, że w marcu ówczesny przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski miał zaoferować właścicielowi borykającemu się z finansowymi problemami Getin Nobel Banku Leszkowi Czarneckiemu, nazwijmy to eufemistycznie, przychylność dla tegoż banku w zamian za 40 milionów złotych. Czarnecki, mimo problemów ze sprzętem zagłuszającym, nagrał tę rozmowę, jednak nie zarejestrował wypowiedzi Chrzanowskiego o żądanej kwocie. Nie zarejestrował, bo nie mógł, gdyż według biznesmena Chrzanowski miał mu pokazać tylko kartkę, na której zapisał 1%, co według Wyborczej miało stanowić taką właśnie część wartości Getin Nobel Banku, a co przełożyło się na wspomnianych 40 milionów złotych. Adwokat miliardera, mecenas Roman Giertych, przyznał, że owej słynnej kartki z 1% nie ma, ale za skuteczny sposób uwiarygodnienia jej zapisu uznał gotowość poddania się pana Czarneckiego badaniu wariograficznemu. Nie komentując tego niedorzecznego chyba pomysłu, przypomnę, że po artykule Gazety Wyborczej Marek Chrzanowski złożył dymisję. Premier niezwłocznie ją przyjął, a prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował o wszczęciu śledztwa. Wstępną kwalifikację przyjęto prawną, przyjęto z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego. Chodzi o przekroczenie przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią. Śledztwo prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, który przekazał je do prowadzenia Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu. Wczoraj przez 11 godzin Leszek Czarnecki przesłuchiwany był w katowickiej prokuraturze. Tyle mniej więcej wiemy, czego chcielibyśmy się dowiedzieć i co o całej sprawie, aferze, a może prowokacji sądzą politycy. Gośćmi dzisiejszej debaty jedynki są Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Serdecznie Państwa witam. Janusz Cichoń, poseł Platformy Obywatelskiej, członek tejże komisji oraz wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dobry wieczór. Grzegorz Długi, wiceprzewodniczący Klubu Poselskiego Kukiz 15 i drugi wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych. Dobry wieczór Państwu. Rozmów i spotkań z szefem KNF Leszek Czarnecki miał wiele. Ostatnie odbyło się to spotkanie 5 listopada, więc dwa dni przed zawiadomieniem prokuratury przez pełnomocnika miliardera o podejrzeniu korupcji. Dlaczego Leszek Czarnecki czekał, zważywszy na marcową datę nagrania, z tym zawiadomieniem aż pół roku, Robert Telus? Znaczy, ja myślę, że musimy najpierw zacząć od tego, że ciągle się poruszamy w okolicach informacji, którą opublikowała jedna z gazet. I na tą chwilę my nie mamy więcej żadnych informacji. I to jest na bazie całej tej informacji z Gazety Wyborczej budujemy całą narrację tego, co się w tym momencie dzieje. Wczoraj wiemy o tym, że zostały złożone doniesienie, ale co w tym jest, też nic nie wiemy. Musimy poczekać tak naprawdę na jak się sprawa rozegra w instytucjach, które do tego zostały powołane, w prokuraturze, są inne instytucje, które się tą sprawą zajmują. I wtedy będziemy wiedzieć tak naprawdę, co się wtedy stało. Czy doszło do korupcji, czy nie doszło do korupcji, czy doszło nawet do propozycji korupcji, bo tak było napisane, że to była propozycja korupcji. Jeżeli doszło do tej korupcji, no to tak jak już tutaj było powiedziane, rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza troszkę inne zasady, troszkę inne takie typowo zachodnie zasady, że jeżeli jest nawet podejrzenie, to dany polityk, który jest podejrzany o jakąkolwiek korupcję czy jakiekolwiek działanie na niekorzyść państwa,
jest zawieszony, jest odwołany i tutaj premier zadziałał bardzo szybko. Wiemy o tym, że to kilka godzin po informacji został zawieszony. Sprawa została oddana do odpowiednich instytucji ścigania, które będą się tą sprawą zajmowały i zobaczymy, jak się wyjaśni, zobaczymy, co dalej będzie. Jeżeli się okaże, że była to, że jest tam choć troszkę prawdy, to w tym rządzie, w rządzie Prawa i Sprawiedliwości nie ma przeproś i nie ma świętych krów. Po prostu jeżeli jest, okaże się, że chociaż troszkę tam było prawdy, ten człowiek poniesie konsekwencje. A pytanie o to, skąd ten długi czas, pół roku od nagrania do zgłoszenia. Wie pan, no powiedzmy tak, został ktoś z nas, zostałem okradziony, tak? Czy ja wyglądam na człowieka, który czeka i zastanawia się przez pół roku, żeby zawiadomić o tym policję, czy nie? Ja myślę, że to chodziło o przebieg wydarzeń. Biznesmen specjalnie nagrał. Ja tutaj jakby dał się sprowokować urzędnik do nagrania, jeżeli są te nagrania. I tutaj nie ma przeproś. Była to prowokacja, ale w którą się wpisał urzędnik. I to tutaj nikt nie będzie go w jakiś sposób bronił. Ale z drugiej strony czas, kiedy zostało to przedstawione, to zostało przedstawione w momencie takim, gdzie już wiadomo, że firmy biznesmena spadały bardzo mocno i trzeba było się ratować i trzeba było wtedy wyciągnąć tą rzecz. Mamy również nagranie na jednej z konferencji, gdzie pan Czarnecki był pytany o to, czy jest jakiś trup w szafie tak zwany. On wtedy powiedział, że nie mam żadnych trupów w szafie. Jego firmy i moje firmy są dobrze prosperujące, dobrze funkcjonujące i gdybym wiedział, dosłownie tak powiedział wtedy, gdybym wiedział o łamaniu prawa, musiałbym to zgłosić. No, okazuje się, że wiedział i nie zgłosił. Janusz Cichoń, Platforma Obywatelska. Chcę zwrócić uwagę, że mówimy o szefie, o przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. Bardzo istotnej z punktu widzenia funkcjonowania państwa, ale tak naprawdę nas wszystkich, instytucji, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie rynku finansowego, gigantycznego rynku, który na co dzień, mogę powiedzieć, odgrywa istotną rolę w naszym życiu, pewne piętno i mamy ewidentnie moim zdaniem jednak korupcyjną propozycję z jednej strony i abstrahuję w tej chwili kwota, to, że w ogóle do takiego spotkania doszło w takiej formule i padły tam takie słowa, jest ale dla mnie absolutnie uczciwie, dyskwalifikuje spotkań, tego odpowiedzialnego za polskie finanse państwa sam na sam. Zagłuszaczki, to są rzeczy moim zdaniem absolutnie niedopuszczalne, jeśli mówimy o urzędniku odpowiedzialnym za polski sektor finansowy. Jeszcze raz powtarzam. I teraz ale tle powiedz, jednak, panie pośle, jedna rzecz bardzo, jedna, bo mamy tle, troszeczkę ale czasu, jeszcze ja jedną nie rzecz, tylko głosu, zwracam chciałem uwagę, dopytać. Że mamy w tej rozmowie także wskazanie pewnego planu, który może być realizowany, jeśli jego propozycja nie zostanie przyjęta. Chciałem zapytać o ten korupcyjny mechanizm. I tutaj mamy, moim zdaniem clue problemu, zwłaszcza, że ta groźba się przekłada na działania podejmowane dalej przez posłów PiS tak naprawdę. Nie do końca wiemy w czyim imieniu i mówię tu o zmianach ustawowych, w ramach których prowadzono tylnymi drzwiami do rządowych projektów, to nie były propozycje rządów, tylko do rządowych projektów, prowadzono poprawki w bardzo dziwnym trybie dotyczące przejmowania banków, które w gruncie rzeczy jakby tworzą bazę do realizacji tej groźby, która wybrzmiała w tej rozmowie, której brzmienie, że tak powiem, poznaliśmy. I to budzi nasz olbrzymi niepokój. Mało tego, oczekujemy wyjaśnień w tej sprawie, bo to jest gigantyczny, już nie słowo afera, spieramy się o to, czy to jest afera, czy kryzys,
czy wypadek przy pracy, niektórzy używali takiego określenia, nie, to nie jest z pewnością, a mam nadzieję, że to nie jest wypadek przy pracy i że nie tak pracują urzędnicy PiS-u w państwie, więc tego nie jest to wypadek przy pracy. Jest to moim zdaniem jednak gigantyczna afera, a na pewno dzisiaj sytuacja kryzysowa, jeśli chodzi o bezpieczeństwo polskich finansów i wymaga to nadzwyczajnych kroków i szybkiego wyjaśnienia. Ale miałbym, panie pośle, miałbym jeszcze jedno pytanie do pana. Wczoraj Leszek Czarnecki, wchodząc do gmachu prokuratury rano, powiedział: afera nie ma koloru politycznego. Nie przekonuje to pana? Moim zdaniem tu nie jest to kwestia polityki, tylko... No ale mówił pan tylko o posłach PiS-u. Bo posłowie PiS-u się w to wmontują i to ma znamiona, mogę powiedzieć, poczynań o charakterze, mogę powiedzieć, mafijnym niemalże, tak? Bo to są, to jest formuła, która tak na dobrą sprawę pozwala na zmianę właścicieli, wywłaszczenie praktycznie rzecz biorąc polskich przedsiębiorców, biznesmenów w sposób nie do końca jasny, bo w oparciu o decyzję administracyjną podejmowaną arbitralnie. Powiedzmy mało tego, te poprawki... Że są banki, które popadają w kłopoty, prowadząc zbyt ryzykowną politykę, udzielając zbyt ryzykownych kredytów, na przykład frankowych, w które był zaangażowany pan Leszek Czarnecki. No i wówczas pojawia się przed nimi ta wizja, ta konieczność restrukturyzacji do kapitału. Prawo to przewiduje. To prawo przewiduje to, zważywszy na interes każdego z nas, każdego z tych milionów Polaków, których byt finansowy jest uzależniony od bezpieczeństwa systemu bankowego, prawda? Ten interes jest na czele jakby. Prawda? A nie interes tego właściciela banku, który w mniej czy bardziej nieodpowiedzialny, ryzykowny czy drapieżny sposób. To jednak trochę inaczej. Zarządza. Własność jest na pierwszym miejscu. Grzegorz Drugi. I teraz pytanie jest, czy własność szerokich klientów banku, czy własność bankiera, czy własność państwowa. To są już... Która z tych własności jest ważniejsza, to oczywiście można dyskutować, ale nie bądźmy naiwni. Ta cała, obojętnie jak to nazwiemy, afera, problem, kryzys, cokolwiek to jest, nie jest pozbawiony polityki, bo u nas w tej chwili mamy takie napięcie polityczne, że wszystko jest polityczne, tak to kiedyś Lenin powiedział, że nawet zupa jest polityczna, no i miał rację, jak się okazuje, przynajmniej w naszej rzeczywistości. Tak naprawdę mamy tutaj trzy strefy, trzy poziomy tego, nazwijmy to, problemu. Jeden problem taki zwykły kryminalny, nazwijmy to tak. No tutaj nie zgodzę się z kolegą z PiS-u, że możemy mówić o czymś tam, bo jedno jest pewne. Tak się zgodzę, że ta kartka to jest, podejrzewam, bardzo dyskusyjna, czyli taka istniała, bo taki doświadczony, że tak powiem, biznesmen jak pan Czarnecki, jak się okazuje również doświadczony w nagrywaniu, to wiedziałby, gdyby mu ktoś kartkę powiedział, to by to skomentował, do tej taśmy powiedział, a co to za kartkę, pytaje, a tu 1% pisze na tej kartce, cokolwiek. No tak się to robi, więc tutaj co do tego jest inna sprawa, ale nie w tym jest rzecz. Rzecz jest w tym, że ewidentnie pan przewodniczący KNF-u chciał kogoś tam gdzieś tam włożyć i to wystarczy. Ja już nie muszę mieć 1 czy 10%. Kogoś włożyć, a kogoś wyjąć, bo dodajmy jeszcze ten element. Tak, no to jest przynajmniej artykuł 228 kodeksu karnego, czy to jest 231, obojętny w tej chwili, to od tego są organa. Więc mamy tu niewątpliwie do czynienia ze skorumpowanym urzędnikiem, jeżeli oczywiście te taśmy nie są od początku do końca wyssane z palca, no ale na to nie wygląda, bo nieprzypadkowo pan się podał do dymisji. Drugi aspekt jest Przypomnijmy, że wcale nie był do tego taki skory, bo przez kilka godzin nie uznawał, no to, że jak ta potrzeba jest zasadna. Nie nam oceniać. Drugi problem, uważam, że jest dużo ważniejszy, a tym problemem jest kwestia stabilności naszego systemu finansowego oraz jakości nadzoru nad tym systemem finansowym. I tu i mamy problem, bo tak z jednej strony pewne zmiany ustawowe szły w dobrym kierunku i tu się chyba wszyscy zgodzimy, to znaczy
ja osobiście uważam, że nie może być tak, że KNF jest organem wykonawczym rządu, bo on nie ma realizować polityki rządu, on ma realizować ochronę naszej własności, ochronę systemu finansowego. Wobec tego pewne zmiany w tym kierunku szły, to znaczy pewne uniezależnienie od budżetu państwa. Mówię pewne, to bardzo delikatne te zmiany były, no ale zawsze w dobrym kierunku. Natomiast no, zupełnie zagadkową sprawą jest wrzucenie tej poprawki, która być może sama w sobie byłaby warta dyskusji, bo w naszym systemie prawnym, tutaj jak zresztą pan minister powiedział, już istnieje ten mechanizm przejmowania, konkretnie przejmowania przedsiębiorstwa banków, ale on jest mało efektem. Mało istnieje w naszym systemie, ale nie jest polskim pomysłem, nie jest polskim wynalazkiem. Ja do tego dojdę. W każdym razie... To jest pewien proces. Jeżeli ten proces restrukturyzacji naprawy się nie udaje, no to wówczas decyzją, zgodnie z obecnym prawem, decyzją szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jego decyzją można przedsiębiorstwo przejąć. Tak? Tylko no, muszą być spełnione. Oczywiście jest cały szereg warunków. Ta propozycja, która była w tej poprawce, powodowała, że to nie on, tylko ktoś inny, czyli szef KNF-u, taką decyzję podejmuje i te przesłanki do tej decyzji są tak bardzo luźno określone. To jest rzecz, która jest bardzo dziwna. Bez tej przymusowej restrukturyzacji. Tak, to jest, ni stąd, ni zowąd, jeżeli sytuacja danego banku jest niedobra, to on podejmuje decyzję. To jest oczywiście rzecz, która by prawdopodobnie w normalnych zasadach gry wymagała dłuższej dyskusji, bo wszyscy się zgodzimy, takie rzeczy są, to jest zgodne to z prawem. Są inne zasady gry, proszę o dyskusję przyspieszoną. W Hiszpanii nie tak dawno jeden z banków właśnie w ten sposób został przejęty, więc co do zasady to nie jest złe rozwiązanie. Mówię co do zasady, nie co do szczegółów. Natomiast tryb wprowadzania tego jest absolutnie nie do przyjęcia, skandaliczny i niestety pomagający tym, którzy twierdzą, że jest jakieś drugie dno. Panowie, być może jest. Robert Celu z Prawo i Sprawiedliwości. Finansowej wiecie o tym, że ta poprawka nie dotyczy tego banku, nie dotyczyłaby tego banku, bo to dotyczy małych banków. Po drugie, nieprawda? Wiecie o tym, panowie, znaczy, że głosowaliście, panowie, głosowaliście również za tą poprawką i byliście zdecydowanie, że popieraliście tą poprawkę. Nieprawda. To jest inna rzecz. Kukiz 15 nie popierał tej poprawki. No, ale mówię o platformie. Nieprawda, mówiąc głosowaliśmy dzisiaj, przeciw. Mówiąc dzisiaj o tym, że była to specjalnie wprowadzona poprawka i narastanie takiej grozy, dla mnie jest po prostu i myślę, że dla społeczeństwa troszkę dziwną sprawą, bo przecież wiecie, że było inaczej. Wracając do wypowiedzi pana posła z Platformy Obywatelskiej, to mówił o tym, że, no, że się spotykali, że się spotkał no, biznesmen z właściciel banków z szefem KNF-u. No przecież spotkał się oficjalnie, nie tak jak do tej pory robiła tamta władza gdzieś na cmentarzach czy na CPN-ach. To było spotkanie oficjalne i tutaj nie było nic w tym złego. To, że przyszedł do tego biznesmen... To jest mało, to było jedno z kilkudziesięciu chyba tak jest, spotkań, oficjalne, które odbywał. Tak jak powiedziałem, to nie gdzieś tam jak do tej pory bywało za tamtej władzy, gdzieś na CPN-ach czy na cmentarzach. Ale pośle, nie ma co bronić żeby było jasne. Na pewno, jeżeli doszło tam do jakiejkolwiek korupcji, nikt bez Prawa i Sprawiedliwości nie będzie tego bronił. I to nie ma dwóch zdań. Na pewno. To jest bez dwóch, i to dzisiaj ja już to mówię. Na pewno nie bronimy, że tam doszło. Tylko teraz dzisiaj mówienie tam, że to jest afera, wielka afera, jak niedawno było Amber Gold i przecież premier wiedział o tym, syn jego pracował w Amber Gold i wiele tysięcy ludzi straciło na to wielkie pieniądze i tu mówicie, że nie ma afery. A tu była wielka afera, gdzie państwo zadziałało. Najważniejsza panowie, rzecz. Panowie, błagam, państwo tylko nie przekonajcie się, kto ma większe afery na sumieniu, bo to państwo nie jest od jeszcze, tego, aby mi... Jeszcze jedno zdanie. Kto jest kochani, lepszy, ten ma mniejsze afery. Kochani, ja myślę tak, jeżeli ktoś... Jedno zdanie. Ostatnie zdanie. Dobrze. Jeżeli ktoś działa, pracuje, to i popełnia błędy. I na pewno też się zdarza tutaj nam popełniać błędy. My wprowadzamy inną taktykę, inne działania. Popełniamy błąd, naprawiamy błąd, przyznajemy się do tego błędu i wyciągamy z niego wnioski. I tak właśnie zadziałało państwo polskie w tej chwili i instytucje, które w tej chwili sprawdzają dokładnie tą sprawę, o której mówimy. Janusz Cichoń, Platforma Obywatelska. Jest różnica zasadnicza, jednym zdaniem tylko powiem. No mamy w przypadku Amber Gold na przykład prywatny podmiot, który tak naprawdę nieuczciwie zachowywał się na rynku
i mamy szefa instytucji, szefa instytucji wyznaczonego przez premiera, który się posuwa do takiej pozycji. Ja myślę, że propozycja pana posła Długiego była zasadna. Jeszcze jedna kwestia, to jest ta poprawka, o której pan poseł, członek Komisji Kontroli Państwowej, za wiele nie wie, bo nie uczestniczył w pracach Komisji Finansów Publicznych. To my mieliśmy do tego okazję i widzieliśmy, w jakim trybie te poprawki się pojawiały. I jeszcze raz powtórzę. Po pierwsze, poprawka pojawiła się w ostatniej chwili na komisji, najpierw do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Po czym by się okazało, że nie jest w stanie być przeprocedowana, to w drugim czytaniu została zgłoszona do innej ustawy. Do innej ustawy. Do ustawy o nadzorze. Gdyby pan poseł przybliżył nam daty, kiedy to się działo? To się działo wtorek, środa, czwartek. Czyli w trybie legislacyjnym, w drugim czytaniu. Proszę? W trybie legislacyjnym, w drugim czytaniu. W czwartek było już czytanie. No tak, ale w drugim czytaniu poprawki się wkłada. Ale nie do tej ustawy, do innej ustawy ta sama poprawka została złożona po to, żeby ją za wszelką cenę przepuścić przez Sejm, ubiegły Sejm. I tak się stało. Tak? Ten tryb jest po prostu zadziwiający i nigdy czegoś takiego, jestem trzecią kadencję w Sejmie, nie widzieliśmy. Jeszcze raz powtarzam, ustawa poselska, której tak naprawdę, do której się dzisiaj nikt nie chce przyznać, ta formuła, nawiasem mówiąc, zgłoszenia w tym drugim czytaniu, niekonstytucyjna w gruncie rzeczy. Wykraczała ta poprawka poza przedłożenie rządowe. Panowie, ale panie profesorze, jedna rzecz jest kluczowa w dokumencie. Powinniśmy mówić, jak z tego wszystkiego wyjść, bo wartością naczelną jednak są nasze oszczędności i porządek i trwałość naszego systemu finansowego. Nie wiem, ja mam taki problem. Na razie najlepiej na tym wyszedł pan Czarnecki. Pan Czarnecki świetnie na tym wyszedł, bo już ma, że tak powiem, zagwarantowane wsparcie państwa dla swoich banków. To już oświadczono kilka razy. Wobec tego ta jego gra, ten jego wist, że tak powiem, po Karczanemu się zdecydowanie mu opłacił. Pytanie jest, czy my jako obywatele na tym zyskamy, czyli czy zyskamy bardziej klarowny, bardziej jasny i pewny system kontroli nad instytucjami finansowymi. To jest pytanie, za które odpowiedź na to, jesteśmy wszyscy odpowiedzialni, bo pracujemy jako legislatorzy w cudzysłowie nad tym i tu ja bym bardzo chciał, żeby to z jedna strona jest zainteresowana grzaniem tematu, jak to się w cudzysłowie mówi, druga strona jest zainteresowana minimalizacją tego tematu, a prawda jest taka, że powinniśmy być zainteresowani naprawą tego tematu i tutaj powinniśmy się wszyscy na tym skupić, a nie szukać bieżących politycznych korzyści. No dobrze, to w takim razie ta naprawa na czym miałaby polegać? W jaki sposób zagwarantować, żeby tak newralgicznym sektorem nie zawiadował człowiek skory do korupcji? Jak to w ogóle można zrobić? Znaczy, tu możliwości jest kilka. Oczywiście główną kwestią jest to, aby szef KNF-u nie był osobą nominowaną przez taką czy inną opcję polityczną, czy towarzyską, mafijną, cokolwiek. Nie chcę tutaj nikogo obrażać, nie w tym jest rzecz. Chodzi o przyszłość. Wobec tego musi być system niezależnego wyłaniania takiej osoby, która ma być niezależna. I to jest pierwsze. Zresztą w tym kierunku idą rozwiązania europejskie, wszystkie, żeby była jasność. Tam odpowiedniki KNF-u są bardzo usamodzielnione, w sensie niepodlegania nikomu i mają bardzo mocną pozycję. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, no to nie może być myślenie takie, jakie niestety reprezentuje obecna władza, że jak damy naszego, nasi są dobrzy i wobec tego wszystko będzie okej. Okay. No okazało się, że nie. Musi to być nazwana systemowa. Obetworzyła Janusz się Cichoń, wokół przewodniczącego sieć powiązań tak naprawdę, która musi niepokoić powiązania pomiędzy szefem KNF-u a prezesem banku, zatrudnienie żony. Do tego dochodzą powiązania także szefa nadzorującego służby specjalne, koordynatora, którego i żona była, i dzieci zyskuje pracę dzięki tym kontaktom. Trochę za daleko idzie. To są rzeczy, to są takie powiązania, które
potem budują przyzwolenie dla takich zachowań. Podzielam pogląd pana posła Długiego, który mówi, że to powinna być naprawdę instytucja niezależna od bieżącej władzy. I nie powinno to się odbywać w takim trybie, jeśli chodzi o namaszczanie szefa takiej instytucji, jak się odbywało do tej pory. Jakaby to nie była instytucja, jaki to nie byłby system, jeżeli nie będzie uczciwych ludzi, to nie będzie żaden działał. Najważniejsze postawić na uczciwych ludzi i postawić na system, który będzie to kontrolował. Ale system nieuczciwych szybko wyrzuci. Postawić na właśnie to, co się teraz stało. Jeżeli jest sprawa, jeżeli, ja ciągle podkreślam, jest prawdą, że doszło do jakiejkolwiek korupcji, ten człowiek poniesie konsekwencje, ten człowiek powinien być całkowicie wyrzucony nie tylko ze świata polityki, finansów, powinien być wyrzucony i przez wszystkie ugrupowania potępiony. I to jest najważniejsze. Idźmy w stronę uczciwych ludzi i dobrych systemów oczywiście. Z tego, co się zorientowałem, to różnego rodzaju instytucje, które z tym człowiekiem, jak pan poseł powiedział, współpracują, zaczęły weryfikować konieczność współpracy z nim, włącznie z uczelnią, na której prowadził jak dotychczas teoretyczne, a złośliwi mówią, że mógłby prowadzić praktyczne zajęcia z korupcji. Natomiast wydaje mi się, że taka prosta recepta, no, warto byłoby o niej przypomnieć, też politykom. Uczciwa kara. Kiedy panowie pamiętają polityka, który naprawdę zasłużył na to, żeby trafić do więzienia, aby nikt nie przeszkadzał mu w odbyciu tej drogi? No właśnie, jeżeli mówimy o immunitetach poselskich, no przecież sprawa waszego posła Gawłowskiego, który drugi raz jest sprawa uchylenia immunitetu i wy bronicie swoich ludzi. My jako Prawo i Sprawiedliwość i ten rząd uważamy, że jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, jeżeli ktoś jest... To są na razie podejrzenia popełnienia. Ale to samo mówiliśmy, przed chwilą mówiliśmy o tej samej sytuacji, podejrzenia. Tylko i wyłącznie jeden artykuł gazety. Uczciwość, jeszcze raz uczciwość i musimy wszyscy się uderzyć w piersi, żeby tak było. Panowie, dziękuję serdecznie. Gośćmi dzisiejszej debaty byli Robert Telus, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Janusz Cichoń, poseł Platformy Obywatelskiej i Grzegorz Długi, poseł Klubu Poselskiego Kukiz 15. Dziękuję bardzo Państwu. Była to debata jedynki.